Koniec świata. Moi drodzy, to jest naprawdę koniec świata. Wczoraj rozegrałem jedną, ale niesamowitą potyczkę na francuskim Foszu 155. Pojazd nazwałem najgorszym niejednokrotnie na dziesiątym tierze, a on odwdzięcza się naprawdę przepiękną potyczką i dzisiaj właśnie ją zobaczycie. Witam Was w starciu na mapie Stalingrad. Potyczka oczywiście w trybie bitwa. Standardowe losowanie. Pełne dziewiątek, więc na pewno jest dużo łatwiej niż zwykle, ale są także dziesiątki, między innymi jak Pancer Esto i Type 5 Heavy. Jeśli chodzi o tą rundę, to rozegrałem ją na streamie w plutonie z dwójką widzów, jeden kolega, jak widać, również na pancerze 100 jeszcze inny, na nabaczacie. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli naprawdę fosz skróci dystans, to, to działo Jakoś sobie radzi. Tak jak naprawdę przez 90% moich bitew po nerfie tego pojazdu starałem się tym grać tak jak wcześniej, czyli z tyłu gdzieś tam przyczajki, to nie wychodziło. To było naprawdę słabe i zwykle właśnie robiłem 1 na 3. Ale kiedy już skrócimy dystans, podjedziemy naprawdę na te 100, 200, 300 metrów, to te pociski wchodzą. Nawet teraz na pr przykładzie tego prostego S75 byłem blisko i tak pociski leciały raz niżej, raz, raz wyżej. Gdybym miał niższą penetrację na pewno bym się odbił, przynajmniej raz, bo weszło w górną płytę. Także jak dla mnie to jest w dużej mierze kwestia stylu gry i jeśli się nie dostosujemy, to wtedy wyniki będą no, przeciętne, bardzo przeciętne, a już na pewno słabe jak na dziesiąty tier. Ta potyczka została rozegrana w bardzo agresywnym stylu. Nie bałem się, wiedziałem o tym, że czasami trzeba zaryzykować, aby zrobić dobry wynik, i tym razem tak też było. Teraz szwedzki mi trafione za prawie 700. No i wiadomo, że prędzej czy, czy później musiał zostać zniszczony. Najlepsze jest jednak to, że w tej bitwie troszeczkę się ode mnie odbiło. Dzieje się tak tylko dlatego, że rywale po prostu strzelają pod dużym kątem. Nie dość, że nie strzelają po tych wielkich włazach, tej belce, która haha, aż się prosi o strzelenie, ale najważniejsze jest właśnie to, że oni nie strzelają nawet we mnie pod normalnym kątem, tylko w jakieś takie skrawki pancerza. Myślałem, że ten obieg na mnie wyjedzie, ale na szczęście okazało się, że mam wsparcie tego patona, który no uratował mnie, co by nie mówić. Teraz przyjąłbym pewnie, no, co najmniej jedną bułę. Także jest to duże wsparcie, no i ja postanowiłem odwdzięczyć się tym samym właśnie teraz wyjeżdżając i zbierając tą bułę ponownie, no skoro przesadowałem, no to wiadomo warto zrobić magazynek. Gdy grałem tą bitwę chciałem po prostu zagrać dobrą potyczkę, dobrą czyli tam no jakieś 3-4 tysiące. Uważam, że jest to snośny wynik jak na Fosza, ale potem szybko zdałem sobie sprawę, że tu jest szans na więcej. Tu jest naprawdę szansa na epicką bitwę, bo było jeszcze 15 tysięcy HP rywali, a ja sam miałem 5700 na koncie. Tutaj akurat ten s 75 no nie powiem, strasznie mnie, mnie wkurzył, zobaczcie jak się ustawił. Zablokował całą drogę, nie można było się cofnąć, schować. Teraz ja sam przeblokowałem te dziesiątkę, ale od razu puściłem kolegę, aby sobie jechał gdzie chce. Pamiętajcie o tym, że jak ktoś Strzela i chce się schować, to nie blokujcie całej drogi, nie stójcie w przejeździe, bo jest to strasznie irytujące. I skoro już mamy dobrą bitwę, to trzeba zrobić wszystko, aby jeszcze ją poprawić. Może być epicka. Zresztą, ostatnio dużo tych epickich bitew u mnie do pewnego momentu. Przykład idealny, ostatnia bitwa na 260. Przedobałem kolejny magazynek. Powiem wam, że naprawdę w miarę szybko ładuję ten forsz. W miarę szybko i. T5 czwóreczka jest już na hita. Wystarczy jeden dobry strzał, a może jednak nie. Nawet, nawet, nawet w niego nie strzeliłem. OK, moja ir irytacja sięgnęła zenitu. Nawet nie strzeliłem w niego. Powiedziałem, OK, zaraz się pewnie jeszcze dingnę. Nie, tak naprawdę to myślałem o jednym, o Demedzu. Strzał za 20 HP sobie podarowałem. Uznałem, że lepiej będzie strzelić w Jaktegera. I zdecydowanie była to lepsza opcja. Grać ten dostał za prawie 700 i uważam, że był to lepszy wybór. Damage na pierwszym miejscu. W tym momencie wypada jednak powiedzieć, że mimo wyniku mogło być dużo lepiej. Dlaczego? Pierwsza sprawa. Akcja numer jeden. Troszeczkę tak staram się ruszać, aby mnie nie zdjął. posz ma dolną płytę z papieru. Próbuję zrobić unik. Niestety, z powodu ataku paniki zaczynam, dlaczego nie wiem, jechać do przodu. No i zobaczcie, jak można zginąć jak paś. Pokazałem dolną płytę najsłabszy punkt, jaki mógł być. Idealnie wyjechałem pod lufę te dziesiątki. Po co? Nie pytajcie. Czasami dostaję taką palmę, że nie mam pojęcia, co ja robię, dlaczego to robię. To nie miało sensu w ogóle, ale tak bardzo chciałem uniknąć tego strzału, że zrobiłem coś głupszego niż się dało. Już nawet stanie w miejscu, stanie w miejscu, yy, zatrzymanie się tutaj i po prostu nie ruszanie się byłoby lepszym wyjściem. Także, tak z epickiej bitwy mamy dobrą, ale umówmy się, tutaj mogło być jeszcze znacznie więcej. Druga kwestia, żeby była jasność, to już nie jest kwestia umiejętności, a może jest, zależy jeszcze jakie macie. To jest losowanie, losowanie numer 1, numer 2, numer 3. Ogólnie popatrzcie na te strzały, jaka jest średnia, bo ja to widzę tak 663. Baczat. 651, T54. 662 jak Tiger. Halo, halo, halo. Czy ja powinienem przypomnieć, jaka jest średnia na Foszu 155? 750. I to jest mało kurna. Kiedyś było 850, a teraz losuję takie uszkodzenia i jeszcze poniżej, poniżej średniej. Najniższe, prawie możliwe. No. To jest lekki koszmar. Gdyby były losowania po 800, wiadomo, że przekroczyłbym spokojnie 8000, a to już robiłoby wrażenie. Tak czy siak, uznałem, że muszę Wam to pokazać, no bo kurde, jak często udaje się rozegrać takie bitwy Foszem? Mi w pierwszy dzień po odkupieniu. <laughs> Można powiedzieć, że polubiłem tego niszczyciela, ale byłoby to naciągane, tak naprawdę po prostu trafiła mi się dobra bitwa. Tak często jest, że jak czegoś Nienawidzisz? To właśnie wtedy wyjdzie Ci fajna rundka. To tyle ode mnie, mam nadzieję, że starcie Wam się podobało. I powiedzcie mi proszę, czy... Bo ja teraz mało gram na tdk Czy te średnie naprawdę są teraz w okolicach 650-660? Bo na Godzili faktycznie ostatnio nie rosły mi w ogóle powyżej średniej. Zwykle jest po 1600 właśnie. Ale na Tedekach zauważyłem, że tendencja jest podobna. Strasznie rosuje poniżej średniej. Tutaj mieliśmy właśnie takie pociski, także czy losuje wam na Tedekach niekoniecznie foszu, ale może być również Obiekt 268, czwórka, trójka poniżej średniej w tym stylu, dajcie znać w komentarzach poniżej. Słyszymy się jeszcze dziś. Trzymajcie się. Cześć.